Witam wszystkich po obiadowej przerwie. Myślę, że posileni strawą fizyczną, że tak powiem, oraz tą strawą duchową, którą mieliśmy tutaj okazję zaczerpnąć wcześniej, możemy przystąpić do drugiej części wykładów dzisiejszego dnia. Przed wami i przed nami wszystkimi wyjątkowa postać i też temat w pewnym sensie wyjątkowy, zresztą będzie pan o tym mówił. Pan dr Leszek Stanisław Zakrzewski omówi Archiwum Rodziny Roztworowskich, zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Tu mamy do czynienia z archiwum, które zjawiło, czy zostało przekazane przez rodzinę do archiwum i właściwie teoretycznie oczywiście mówię, mogłoby sobie tam spokojnie na półce spoczywać, aż kiedyś ktoś może po latach sięgnąłby do tych akt i zdziwiłby się, o jaka to też piękna i bogata historia. Ale okazało się, że i to na szczęście, akta te trafiły w ręce pana doktora i dzisiaj mamy okazję o tych aktach usłyszeć, a przy okazji też, ponieważ słyszałem pana pytania i te konotacje socjologiczne być może też tutaj, a na pewno wybrzmią. Moi drodzy, zapraszam serdecznie pan dr Leszek Stanisław Zakrzewski, Archiwum Rodziny Roztworowskich, w zasobie Archiwum Akt Nowym w Warszawie. Serdecznie zapraszam, a was, moi drodzy, zapraszam do wysłuchania prelekcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za to, że zechcieliście się pojawić na moim wystąpieniu. Chciałbym może zacząć od nawiązania do porannego wykładu na temat przyszłości genealogii, na temat kierunków. Panie koleżanki z Krakowa mówiły wówczas o potrzebie digitalizowania materiałów archiwalnych, a ja trochę powiem inaczej. Zacznę od potrzeby ich także pozyskiwania przez archiwa państwowe, przez także Archiwum Akt Nowych, którego jestem pracownikiem oddziału archiwów społecznych, bo właśnie mój oddział zajmuje się pozyskiwaniem tak zwanych archiwów społecznych, to znaczy archiwów, które są archiwami stowarzyszeń, instytucji niepaństwowych, ale również osób prywatnych i rodzin. I właśnie do tego typu archiwów należy zaliczyć zbiór rodziny Roztworowskich, który trafił do Archiwum Akt Nowych w roku 2018. Chciałbym państwu opowiedzieć o tym archiwum, o tym, co zawiera. A jest to rzeczywiście archiwum bardzo bogate. Wystarczy dla celów analitycznych powiedzieć, że składa się z takich sześciu zasadniczych elementów czy składników. Może nim do nich przejdę, to jeszcze dla porządku powiem, że zostało to archiwum przekazane do Archiwum Akt Nowych przez panią Barbarę Roztworowską, wdowę po Stanisławie Janie Roztworowskim, który zmarł w 2018 roku. Był to polonista, dziennikarz, polityk, działacz Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Społecznego, syn zresztą Stanisława, tylko Stanisława Janusza, wybitnego żołnierza, oficera, generała Wojska Polskiego zamordowanego przez Gestapo w Krakowie w 1944 roku. Stanisław Jan Roztworowski zbierał właściwie przez całe swoje życie wszelkie dokumenty, zdjęcia i inne materiały związane z rodziną Roztworowskich. Zresztą te materiały służyły mu później do pisania rozmaitych książek, w tym chyba dzieła życia, czyli dwutomowej monografii rodziny Roztworowskich. W skład tego archiwum rodzinnego wchodzi sześć takich zasadniczych elementów, które ja tutaj wymieniłem. Po pierwsze, no właśnie dla nas, genealogów, czy biografistów również,
to pierwszy element, czyli genealogie, rodowody, biogramy przedstawicieli rodziny roztworowskich, wywody, rodowody, genealogie nie tylko rodu roztworowskich, ale także kilku rodzin spokrewnionych z roztworowskimi, mycielskich, fudakowskich i kilku jeszcze innych rodzin. Po drugie, materiały związane z życiem i działalnością generała Stanisława Janusza Roztworowskiego. Następny, trzeci składnik tego archiwum to materiały związane z życiem i działalnością Stanisława Jana Roztworowskiego, czyli właśnie syna generała. No i trzy kolejne elementy, które wchodzą w zakres tego archiwum, to korespondencja członków rodu. Szczególnie może należy wyróżnić listy pisane między Stanisławem generałem a jego małżonką Zofią z Mycielskich. No i korespondencja Stanisława Jana Roztworowskiego i jego małżonki Barbary, czyli tej damy, która nam to archiwum rodzinne przekazała. Piątym składnikiem tych zbiorów są rękopisy, maszynopisy, broszury, książki, czasopisma. Z jednej strony będące wynikiem działalności pisarskiej członków rodziny Roztworowskich, przede wszystkim Stanisława Janusza i Stanisława Jana Roztworowskich, chociaż nie tylko, także oczywiście opracowania o tej rodzinie czy artykuły pisane przez innych badaczy. No i wreszcie szósty dział to fotografie. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że ten zbiór liczy ponad 3000 fotografii, w tym naprawdę setki z przełomu XIX i XX stulecia. Możemy powiedzieć, że ten zespół, który ma 502 jednostki archiwalne i ponad 15 metrów bieżących, jest jednym z najpoważniejszych w archiwum akt nowych zespołów rodzinnych. Przypomnę, że archiwum akt nowych jest to archiwum centralne państwa polskiego, które zajmuje się zbieraniem, pozyskiwaniem archiwaliów dotyczących głównie XX wieku. Przechodząc dalej, tutaj jeszcze pozwolicie Państwo, że jest tutaj dewiza rodu Roztworowskich, niczego sobie nie wyrzucać, więc my będziemy się kierować tą zasadą również. Zacznę od dokumentów, genealogii, biogramów przedstawicieli rodziny Roztworowskich. Tutaj na początek najstarsze dokumenty oryginalne, które znajdują się w tym zespole, dokumenty majątkowe z lat 1803-1805. W tych dokumentach Andrzej Roztworowski, jeden z przodków rodziny, zrzeka się na rzecz swojego brata wujecznego Jakuba Landskorońskiego wszelkich praw spadkowych po braciach Załuskich. Tutaj od razu może zrobię taką uwagę, że Roztworowscy są rodziną ziemiańską, szlachecką, ale taką rodziną, która w swojej historii doszła do znacznych majątków, szczególnie w XVII i XVIII wieku. Miała bardzo dużo koligacji w kręgach arystokratycznych i miała sama takie ambicje arystokratyczne. Wrócę może nawet do tej strony tytułowej, bo tutaj widzimy herb Nałęcz rodu Roztworowskich i proszę zobaczyć, że on jest zwieńczony, na hełmie mamy koronę dziewięciopałkową, koronę hrabiowską, bo też od XIX wieku członkowie tej rodziny używali tytułu hrabiowskiego i ten tytuł zresztą był im także kładziony przez monarchów i przedstawicieli innych rodzin arystokratycznych. Te dokumenty majątkowe, o których ja tutaj mówię, są ciekawe, dlatego że właśnie w takich materiałach można znaleźć oczywiście również informacje o charakterze genealogicznym, bo wszelkie sprawy, kto po kim dziedziczy majątek, zrzeka się go, przekazuje i tak dalej, wiążą się oczywiście
z danymi o charakterze genealogicznym. Ale gdybyśmy spojrzeli na takie materiały wprost właśnie genealogiczne, no to mamy w tym zespole rodowody, jest ich bardzo dużo, rozmaite wywody, rodowody, genealogie roztworowskich. Tutaj zresztą pozwoliłem sobie dać skany zdjęć dwóch przodków rodziny, którzy wywarli wielki wpływ na jej kolejne, na jej losy, to znaczy Jan Wiktoryn Roztworowski, kasztelan Wiski i jego syn Jan Antoni Roztworowski, kasztelan Zakroczymski, którego zresztą synem był wspomniany przed chwilą Andrzej, który miał te sprawy majątkowe z Landskoronskimi po Załuskich. I z tych materiałów wynika, że po Andrzeju i Franciszku, jego bracie, szły kolejne linie rodziny Roztworowskich. Mamy w tym zespole opracowania genealogiczne, które już powstawały przed II wojną światową. Na przykład tutaj mamy plany monografii rodu z Roztworowa Roztworowskich. Mamy tutaj rozrysowane poszczególne linie tego rodu. To są właściwie prace genealogiczne, które prowadził Stefan Marian Roztworowski, jeden z takich wybitnych przedstawicieli tej rodziny, który również zbierał wszelkie dane dotyczące swojego rodu i później te materiały trafiły do Stanisława Jana Roztworowskiego. Mamy wywody, proszę Państwa. Tutaj jest właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą Stefan Marian Roztworowski, a tutaj w formie maszynopisu, wiem, że Państwo nie widzicie z odległości, ale tutaj jest jego wywód 16 przodków potrzebny do członkostwa w Związku Kawalerów Maltańskich, a obok zresztą jest list polecający napisany przez księcia Lubomirskiego, wspierający jego starania do przynależności do tego ekskluzywnego grona, jakim byli i są dzisiaj kawalerowie maltańscy. Tutaj obok mamy wydaną, no wydaną to za dużo powiedziane, ale no, opublikowaną w formie maszynopisu monografię Roztworowskich, rok 1953, zawierającą właśnie genealogię. Dalej, mamy biogramy. Mamy biogramy wielu przedstawicieli tej rodziny, bo nawet jeżeli powiemy, że to była w pewnym momencie rodzina, czy od pewnego momentu rodzina arystokratyczna, zamożna, mająca wiele dóbr ziemskich zarówno na Lubelszczyźnie, jak i w Małopolsce, wcześniej również w Wielkopolsce, to ona wydała wielu wybitnych ludzi w rozmaitych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego, nie tylko w środowisku ziemiańsko-arystokratycznym. Mamy tutaj na przykład Jana Stefana Roztworowskiego, który był cichociemnym i który został zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym, ale tutaj obok Michał Roztworowski, zdjęcie i jego biogram. Michał Roztworowski, profesor prawa i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czyli widzimy już związki Roztworowskich ze światem nauki. Mamy w tym zbiorze, jak już powiedziałem, listy, korespondencje i one również dotyczą spraw genealogicznych. Tutaj na przykład mamy po prawej stronie list Stanisława Roztworowskiego, właśnie tego dziennikarza i polityka okresu PRL-u, do profesora Emanuela Roztworowskiego. Wszyscy, którzy zajmują się historią, muszą znać nazwisko Emanuela Mateusza Roztworowskiego, który był między innymi autorem znakomitego podręcznika historii powszechnej wiek XVIII, ale który napisał również taką książkę Popioły i korzenie, w której traktował o rodzie Roztworowskich i kilku rodzinach blisko z tym rodem spokrewnionych.
No właśnie, wspominałem na początku o tym tytule hrabiowskim, roztworowskich, dlatego że oni uważali, że mają prawo do tego tytułu w dziedzictwie po rodzie Komorowskich, dlatego że właśnie Andrzej Roztworowski jest wymieniony w dyplomie rodziny Komorowskich jako hrabia i później uważali Roztworowscy, że mają do tego tytułu prawo, a nawet, że ten tytuł był im jakby nadany czy potwierdzony. I tutaj w naszym archiwum mamy list doktora Bertolda Waldsteina Wartenberga do Krzysztofa Górskiego z archiwum wiedeńskiego. Krzysztof Górski dla osób zajmujących się genealogią także nie jest postacią nieznaną. Wybitny genealog mieszkający poza granicami Polski na zachodzie. W każdym razie wielu badaczy próbowało tę sprawę tytułu hrabiowskiego Roztworowskich wyjaśnić, czy rzeczywiście mają oni do niego prawo, czy też nie. Wydaje się, że dzisiaj nie ma to może aż tak wielkiego znaczenia. Ta rodzina jest tytułowana nadal chyba i chyba nikt nie robi z tego jakiegoś problemu. Mamy także listy w sprawach literacko-historycznych. Tutaj proszę spojrzeć do Hanny Muszyńskiej-Hoffmanowej, która swego czasu była poczytną autorką książek historycznych, czy do tutaj listy do kochanego Staszka, czyli Stanisława Roztworowskiego. Bardzo ciekawym składnikiem tego zespołu archiwalnego są mowy ślubne i zaproszenia, które, mówię teraz o zaproszeniach, są jakby pewnym świadectwem czasu, świadectwem epoki. One się zmieniają, jeśli chodzi o treść, o wygląd. Zaraz jeszcze do nich wrócimy. Tutaj obok jest mowa profesora Jerzego Mycielskiego na ślubie Roztworowskich, czyli zachowały się także mowy, które były wtedy bardzo popularne, charakterystyczne. A tutaj proszę zobaczyć, mamy zaproszenie na ślub Zofii z Mycielskich ze Stanisławem Roztworowskim. No i także oczywiście to była córka Ludwika Mycielskiego, natomiast tu obok Stanisław Roztworowski i jego rodzice wymienieni. A tutaj kolejne zaproszenia, z kolei ze względu na koligację rodziny Roztworowskich z książęcym rodem Czartoryskich. I oczywiście jest tutaj także ten tytuł hrabiowski Roztworowskich. A to z kolei już zaproszenie z nie tak dawna, sprzed bodaj kilkudziesięciu lat, z okresu najnowszego, to jest rok 1978, inna epoka, troszeczkę inaczej takie zaproszenie wygląda. Mamy w tym zespole okulniki i sprawozdania ze zjazdów rodziny Roztworowskich. Są to bardzo ciekawe dokumenty, które mówią o tym, jak ważne były sprawy rodzinne członków tego domu. Tutaj zdjęcie z drugiego zjazdu w Kęble w 1922 roku, proszę zobaczyć, na schodach dworu. A w tych materiałach, w tych okulnikach są oczywiście informacje dotyczące genealogii, tego, co dzieje się z poszczególnymi członkami rodu, ile jest kobiet, mężczyzn, co się z nimi dzieje, w jaki sposób można im pomóc. O tym, że te zjazdy rodzinne Związku Roztworowskich były bardzo ważne, świadczą kolejne okulniki z okresu powojennego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy okulnik ze stycznia 1946 roku, a tutaj z 1957, a więc możemy powiedzieć z czasów, które nie sprzyjały takiemu zrzeszaniu się historycznych rodzin, które w ten sposób jakby podkreślały swoją ciągłość. No a jednak Roztworowscy się spotykali i informowali o tych spotkaniach swoich krewnych. Tutaj zresztą proszę spojrzeć, punkt pierwszy, policzmy się,
Policzmy się, ilu nas jest w tym 46 roku, ilu nas zginęło, ilu przeżyło i co z nami dalej będzie. Następne materiały archiwalne to wspomnienia i opracowania dotyczące rodziny, ale w odniesieniu oczywiście do spraw genealogiczno-biograficznych. Na przykład tutaj mamy rękopis wspomnień Zofii Zmycielskich-Rostworowskiej, czyli żony generała Rostworowskiego i matki Stanisława Jana. Mamy maszynopisy jej syna Stanisława wspomnieniowe. Tutaj mamy następne maszynopisy, rękopisy dotyczące innych rodzin, na przykład lubienieckich, fudakowskich. Mamy wspomnienia Ludwika Rostworowskiego. Mamy Stefana Rostworowskiego, który znów pisze w sprawie genealogii fudakowskich, a obok mamy wspomnienia profesora Emanuela Mateusza Rostworowskiego. Oczywiście wiele z tych maszynopisów ukazało się w druku jako normalne pozycje książkowe, ale mamy w naszym archiwum je wszystkie jakby pod ręką. To znaczy ktoś, kto chciałby pisać o rodzie Rostworowskich, może po prostu czerpać pełną garścią z tego wszystkiego, co po tej rodzinie zostało, a co jest obecnie w naszych zbiorach. No właśnie, powiedziałem Państwu, że jest bardzo dużo zdjęć w tym zespole archiwalnym i one oczywiście głównie dotyczą członków tej rodziny należących do rozmaitych linii. Mamy tutaj dla przykładu Michała Rektora, o którym już mówiłem, mamy Karola Huberta Rostworowskiego, znakomitego dramaturga okresu międzywojennego, mamy Jana Cichociemnego, mamy ojca Piotra, przeora Tynieckiego. Tutaj na tym zbiorowym zdjęciu obok Stefana Mariana, o którym już wspominałem, jest słynny ojciec Tomasz Rostworowski, kapelan powstańców warszawskich w sierpniu 1944 roku. Mamy tutaj, żeby przyspieszyć może trochę, Marka Rostworowskiego, który był w latach 90. ministrem kultury. Proszę zatem zobaczyć, jak wielu wybitnych ludzi kultury i nauki wydali Rostworowscy. Dalej, Karol Rostworowski i jego wydane pieśni na fortepian. Był to kompozytor bardzo popularny w sferach ziemiańskich Lubelszczyzny. Jego utwory były bardzo często wykonywane na spotkaniach towarzyskich. Henryk Rostworowski, z kolei pieśniarz, autor piosenek w okresie międzywojennym. Tutaj z kolei inna ciekawa postać to Stefan Rostworowski, malarz, który pozostawił po sobie wiele ciekawych obrazów, które zostały później skatalogowane w jednym z wydawnictw. No i oczywiście stare fotografie, które pokazują nam różnych przedstawicieli tego rodu, także w różnych momentach historycznych. Drugim takim, jak mówiłem, składnikiem tego zespołu, bo to, co do tej pory, o czym mówiłem, to dotyczyło jakby genealogii, rodowodów, jest życie i działalność generała Stanisława Janusza Rostworowskiego. Tutaj mamy bardzo dużo fotografii z nim związanych już od okresu dzieciństwa, od okresu studiów uniwersyteckich. Skończył studia doktorskie, był doktorem filozofii, ale także badaczem, uczonym, który dużo pisał. Natomiast głównie kojarzony jest z wojskiem, jako że już jako młody chłopak służył w czasie I wojny światowej. Tutaj zresztą widzimy w języku niemieckim, oczywiście Stanisław Graf von Rostworowski, tutaj konno.
rozmaite dokumenty związane z jego służbą, także w Radzie jako adiutanta Rady Regencyjnej, później z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Teraz nasze archiwum przygotowywało taki duży portal dotyczący wojny 1920 roku i także na tym portalu zamieściliśmy zdjęcia i dokumenty z archiwum rodziny Roztworowskich właśnie ze względu na ówczesną służbę wojskową Stanisława Roztworowskiego. Tutaj, jak widzimy, są bardzo różne dokumenty związane z jego służbą w wojsku. Oczywiście bardzo ważny moment jego życia, ślub z Zofią Mycielską, z przedstawicielką jednej z najbardziej znanych arystokratycznych rodzin wielkopolskich, także rodziny osiadłej w Krakowskiem. Bardzo ciekawe jest to, jest właściwie całe takie pudełko gratulacji ślubnych, które otrzymał Stanisław i Zofia z okazji tego ślubu. Tutaj na przykład gratulacje od Augusta Cieszkowskiego. Pałac w Gębicach rodziny Mycielskich i rozmaite dokumenty, listy. Tutaj także testament napisany przez Stanisława Roztworowskiego. To jest rok 1925. Wiemy, że żył jeszcze prawie lat 20. No i opracowania Stanisława Janusza Roztworowskiego, w tym słynna książka Łuna nad Warszawą, która miała kilka wydań, także w czasie II wojny światowej i po wojnie również, z tym, że te powojenne były z inicjatywy Stanisława Jana Roztworowskiego. A tutaj jeszcze ciekawostka, w rękopisie Stanisława Janusza Roztworowskiego Pogrom Prus 1806 roku w świetle korespondencji cesarza Napoleona I, czyli tym tematem również się późniejszy generał zajmował. No i tutaj fotografia z okresu już II wojny światowej, rozmaite zaświadczenia, które on otrzymywał jako wojskowy, aż po, proszę Państwa, tu zaświadczenie ze studium Polski podziemnej z Londynu dotyczące śmierci generała Stanisława Roztworowskiego w 1944 roku w katowni Gestapo w Krakowie. Śmierć, która zresztą obrosła legendą. Tutaj dzieci Stanisława i Zofii z Mycielskich, czyli Stanisław, ów dziennikarz, polonista, polityk, jego siostra Maria zamężna Dunin-Brzezińska. I wchodzimy jakby powoli w trzeci obszar tego archiwum rodziny Roztworowskich, czyli w materiały związane z życiem i działalnością Stanisława Jana Roztworowskiego. Mamy tutaj dużo jego rozmaitych legitymacji, dyplomów. Także tutaj widzicie Państwo zaproszenie na ślub z panią Barbarą i wspólna ich wycieczka do Francji. Stanisław Jan Roztworowski był związany z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Społecznym i z ramienia tego stowarzyszenia był posłem na Sejm PRL. A zatem materiały, które znajdują się w archiwum rodziny Roztworowskich, także dotyczą tego momentu życia i dotyczą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Czyli jeżeli ktoś z Państwa chciałby na przykład badać, już nie genealogicznie, ale na przykład funkcjonowanie takiego stowarzyszenia w okresie PRL-u, to ma tam bardzo dużo dokumentów. No zresztą tutaj widzimy na przykład ogłoszenie o tym, że Stanisław Roztworowski został posłem na Sejm PRL. No i rozmaite inne pisma, dyplomy, podziękowania, także listy samego Stanisława Jana, tutaj na przykład do kardynała Glempa z 1983 roku.
No zresztą Stanisław Rostworowski próbował swoich sił w polityce także po zmianie ustrojowej, ale nie udało mu się dostać do parlamentu. Oddawał się głównie badaniom nad dziejami własnej rodziny, stąd mnóstwo tych dokumentów i zdjęć, które znajdują się w tym archiwum, i zostało to także dostrzeżone przez rozmaite stowarzyszenia. Otrzymał Stanisław Rostworowski nagrodę imienia Witolda Hulewicza za właśnie swoje badania historyczne. Zakończeniem pracy pisarskiej była wspomniana przeze mnie dwutomowa monografia rodziny Rostworowskich. To są dwa bardzo obszerne tomy, ilustrowane. Oczywiście w tym archiwum znajdują się maszynopisy tych dwóch tomów. Czwarty dział, o którym mówiłem, broszury, książki, czasopisma, jest ich naprawdę sporo. W części pisane przez członków rodziny Rostworowskich, są książki oczywiście także innych autorów z okresu międzywojennego i później. Także stanowią bardzo ciekawy materiał dla historyka, niewątpliwie. No i są prace o Rostworowskich. Tutaj na przykład mamy o ojcu Tomaszu, o właśnie Stefanie i Janinie Rostworowskich w malarstwie. Tutaj jest praca o rodzinie Mycielskich Herbu Dołęga, bezpośrednio tej linii Mycielskich związanej właśnie z Rostworowskimi. Dalej fotografie. Jak już powiedziałem, w tym zbiorze jest ich ponad 3000. Większość luzem, ale jest sporo fotografii w albumach, w starych albumach rodzinnych. I tutaj właśnie dla przykładu takie dwa albumy pokazuję. One są zrobione w ten sposób, że właściwie każdy album omawia jedną z linii rodu Rostworowskich. Czyli mamy album ze zdjęciami, także z wklejonymi na przykład wycinkami prasowymi dotyczącymi poszczególnych linii rodu Rostworowskich. I te zdjęcia są właściwie od drugiej połowy XIX wieku po rok 2018, moglibyśmy powiedzieć. Czyli pokazują jakby ikonografię tej rodziny. Na tym zakończę. Proszę Państwa, te pokrótce omówione materiały są tak bogate i tak wielorakie, że one mogą służyć do wszelkich analiz. Do analiz socjologicznych, historycznych, genealogicznych, nawet etnograficznych, jakby ktoś chciał. Więc jest to materiał bardzo ważny. Jest to zespół, jeden z największych tego typu zespołów archiwum aktnowych, dotyczących dziejów najnowszych. I wydaje mi się, że warto o nim mówić, warto o nim wspominać przy okazji takich konferencji. Zresztą zapraszam wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o rodzinie Rostworowskich, ale także o wielu rodzinach spokrewnionych, czy o członkach tego domu. Zapraszam Państwa do nas, do archiwum aktnowych, ale także z nadzieją, że może ktoś z Państwa kiedyś, tak jak Rostworowscy, przekaże do naszego archiwum swoje na przykład bogate zbiory. I na tym zakończę. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, to bardzo chętnie postaram się odpowiedzieć. Tak, mamy czas, możemy też zadawać pytania i jeżeli byłyby takie, to bardzo proszę. Jest. Nic strasznego nie będzie, tylko troszeczkę takie uzupełnienie, ponieważ Stanisława Jana Rostworowskiego znałem przez wiele lat osobiście. To był człowiek wielkiej kultury, ogromnych zainteresowań, a co najważniejsze, on tego nie gromadził, to co jest pokazane tylko dla siebie i żeby ukryć przed światem. Oczywiście publikował, ale też i występował. I zarówno występował ze swoimi projekcjami w świecie naukowym, nauki, bo był bardzo szanowany, chociaż nie wiem, czy on miał doktorat, to już, no jak mówię, ale naprawdę była to postać bardzo szanowana w świecie nauki.
na wszelkich, widać go, można było go spotkać na wszelkich wystawach książek historycznych, czy targach książek historycznych, czy innych o wojskowości, bo i tym się przecież zajmował, ale również są, znaczy nie, tutaj nie ma nikogo w tej chwili z obecnych członków WTG, Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Nie wiem, czy był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, natomiast miał wiele prelekcji właśnie dla genealogów, amatorów w Warszawskim Towarzystwie Genealogicznym. Ja bodaj go dwa razy zapraszałem na odczyty czy prelekcje w oddziale warszawskim Związku Szlachty Polskiej, bardzo chętnie zresztą przychodził, uczestniczył. Kiedyś w ramach rewizyty, bo trzeba jeszcze pamiętać jedną rzecz, nie jestem pewny w tej chwili nazwy, czy to było Koło Rodu na Łęczów, czy Stowarzyszenie Rodów na Łęczu, ale on coś takiego po 89 roku, czyli to, co było, powiedzmy, Stowarzyszenie Rodów Rostworowskich międzywojenne, to on po 89 roku odtworzył, ale trochę szerzej, jako to były, powiedzmy, różne rody herbu na Łęcz, i robił spotkanie. I pamiętam, że kiedyś na temat Ukrainy, Kijowa i tak dalej miałem prelekcję. Byłem, znaczy chcieli tego, więc on sam zresztą do mnie zadzwonił i tak dalej. Natomiast, jak mówię, postać warta upamiętnienia i bardzo ciekawa, człowiek dużego formatu, to jest jedna rzecz. Jak mówię, no, to, jak Państwo nie znaliście, no to warto o tym pamiętać i warto. I druga rzecz, to jest moja pochwała dla Archiwum Akt Nowych, którego jesteś przedstawicielem, ponieważ korzystałem tuż przed koronawirusem szczęśliwie, czyli w styczniu, lutym i w trakcie koronawirusa po prostu coś musiałem dokończyć pilnie, więc też udało się raz przyjść. I trzeba powiedzieć, że jest to nie tylko archiwum w tej chwili nowoczesne, tak? Tylko że to, że trafia coś do Archiwum Akt Nowych, to nie znaczy, że to będzie, nie wiem, będzie odmowa, że nie dadzą, że tego, wręcz na odwrót, jest bardzo duża przychylność pracowników, wydawanych jest jednorazowo, znaczy w tej chwili to jest trochę koronawirus, ale przed koronawirusem chyba było 15 jednostek na dzień, wydawane bez problemu, i to tego samego dnia można było zamówić, tego samego dnia się dostawało tam w kolejnych godzinach, oczywiście teraz jest inny reżim. Natomiast no, jeżeli coś tam trafi, to znaczy, że to nie będzie, że też tak samo, tak jak Stanisław Jan Rostworowski tego nie chował dla siebie, tylko się dzielił tą wiedzą, tak samo no, Archiwum Akt Nowych też nie robi problemu użytkownikom, tylko wręcz na odwrót, zachęca do korzystania i warunki są znakomite. Dziękuję. Może tylko skomentuję krótko, że to Koło na Łęczów istnieje nadal, z tego co wiem. Pamiętają tam o Stanisławie Rostworowskim, który był jednym z inicjatorów powstania tego koła, ale w tym zasobie są również materiały związane z tym kołem. Oczywiście nie jest ich bardzo dużo, dlatego że samo koło dysponuje tym swoim zasobem archiwalnym. Może kiedyś zdecyduje się przekazać nam ten swój zbiór do naszego zasobu. Mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. No i to jest fantastyczna sprawa, bo jeżeli to, co mówiliśmy na początku, dokumenty trafiają do archiwum, potem do opracowania i do publikacji, do dzielenia. Korzystamy z tego wszyscy. Mamy tutaj świadectwo bezpośrednio kolegi, który z tego korzysta. Bardzo się cieszymy, że również Pana tutaj wystąpienie mogło o tym zaświadczać, czy świadczy. Mówimy, proszę Państwa, o archiwaliach jednej rodziny, ale proszę Państwa, to jest wybitna rodzina. Tylu wybitnych członków wydali Rostworowscy, a mówimy głównie o wieku XX, bo przecież nie ma w tym archiwum tak naprawdę oryginalnych dokumentów z wcześniejszych stuleci. Aczkolwiek są kserokopie pewnych wypisów z ksiąg sądowych, z tego co pamiętam, z XVII stulecia, z XVIII, ale to są kserokopie. Te dwa dokumenty 1803-1805 to są najstarsze oryginalne z tego zespołu. Ale to jest rodzina, która wydała tylu wybitnych ludzi w rozmaitych dziedzinach, że to archiwum pokazuje historię Polski po prostu, historię ziemian, inteligentów,
ludzi kultury, także czyli naprawdę wiele osób może z niego korzystać. Jedna rodzina, która skupia w sobie dzieje, jak gdyby w pigułce, prawda? Tak. Poprzez działalność poszczególnych członków tego rodu. To jest 15 metrów bieżących jednak, 502 jednostki. Co to rzadko się zdarza, żeby było tak duże archiwum rodzinne przekazane, poza oczywiście, no, możemy powiedzieć, wielkimi rodzinami historycznymi, nie wiem, Radziwiłłowie mają, ale to ogromny oczywiście zbiór w Agadzie, prawda, Adamie? Dobrze pamiętam. No bo to był, no więc właśnie, bo to było niemalże urzędowe chyba archiwum to radziwiłłowskie, a tutaj mamy jakby z serca przekazane archiwum do urzędu, jakim jest Archiwum Akt Nowych. Także dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. A co do zachęty, żebyśmy my też gromadzili materiały ze swoich rodzin i potem je być może przekazywali do instytucji naukowych, to ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że mam dziadka, który istnieje tylko w jednej fotografii. Zmarł wtedy, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Mój tata też nie robili wtedy zdjęć, więc jest jedna jedyna fotografia. I teraz pytanie, czy jedna jedyna fotografia może stać się zaczynem jakiejś historii? Ponieważ to genealogia chłopska, wiem tylko, że jest jedna fotografia, że był bardzo chudy, mówili na niego skrobić, nie wiem dlaczego i to jest to. Ale ponieważ to jest mąż mojej babci z Szyszkowa, kto wie. Bardzo dziękuję, panie. Oczywiście. Jeżeli mogę. Proszę Państwa, latem nasze archiwum razem z Polskim Radiem, lato z Radiem, prowadziło wielką akcję Moje Archiwum. Chodziło o to, żeby słuchacze dzielili się z nami swoimi archiwaliami rodzinnymi dotyczącymi wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Bardzo dużo napłynęło fotografii, dokumentów, z opisami, czasami naprawdę bardzo szczegółowymi. I proszę mi wierzyć, że nie chodzi tutaj o jakieś historyczne nazwiska. Nie, to wynikało z prawdziwej chęci poznania swoich przodków, często swoich najbliższych, bo to dziadkowie byli, czasami pradziadkowie, ale ta akcja pokazała, jak ogromna jest potrzeba wiedzy na temat swojego kręgu rodzinnego, najbliższego, swoich przodków i w sumie również duma z ich dokonań, bo ci ludzie nam przysyłali skany dyplomów, odznaczeń, rozmaitych pochwał i tak dalej, które mówiły o tym, co ich przodkowie w tym bardzo ważnym momencie dziejów Polski dokonali. I mam nadzieję, że ta akcja będzie kontynuowana w przyszłości, a nasze archiwum stoi otworem dla wszystkich archiwów rodzinnych. Także zapraszamy Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem, jak to mówią, w Wieluniu, czyli w pobliżu Praszki, trwa w tej chwili wystawa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej pod tytułem Drogi do Wolności. Dotyczy okresu właśnie 1918-1920. I na tej wystawie są publikowane materiały dotyczące akurat tego okresu. W rozmowie prywatnej mojej dalekiej krewnej pada nazwisko Sas, to jest babcia z Szyszkowa, jedna z babci z Szyszkowa. I pan dyrektor tamtejszego muzeum mówi, wiem, tylko nie zdążyłem jeszcze zapytać, nie wiem kto się zajmuje tą rodziną, mianowicie o Ignacym Sasie. Telefon do mnie. Rosnę z dumy, bo to jest mój z kolei dziadek. Chodzi o to o pączkowanie jak gdyby tej historii. Zajmujemy się jedną częścią rodu, załóżmy na Lichowskich czy Sasów, a nagle okazuje się, że ktoś będzie się interesował kolejną częścią i potem ta wiedza o przypadku w tym przypadku mojej rodziny się rozrasta. I druga rzecz, Stowarzyszenie Polskich Genealogów organizuje co roku praszkowskie spotkania z historią rodziny. Tutaj mamy małą przerwę, tu od razu się wytłumaczę, że ta mała przerwa jest. Prowadziliśmy takie spotkanie, które było poświęcone, jak na Lichowscy walczyli o wolność Rzeczpospolitej. I w tejże historii pojawiają się czterech na Lichowskich, których udało mi się zidentyfikować jako uczestników powstań śląskich, potem walk 1918-1920. W tym jest mój dziadek oczywiście i tak dalej. I zawsze to, co mówię, że na sali znajdują się osoby, które w jakikolwiek sposób są obok siebie siedzące, ale są spokrewnione. Wstaje jedna pani i mówi, przepraszam, ale pan mówi o moim dziadku.
Ja oczywiście bez zająknięcia mówię, tak, oczywiście, przecież jest pani wnuczką. W tym momencie z drugiej końca sali odzywa się, tak, ale to jest również mój krewny. No więc w takim razie mówię, jesteśmy wszyscy na Lichowscy. Tak, wszyscy jesteśmy na Lichowscy. I w tym momencie wstaje pan dyrektor muzeum, mówi, ale przecież na naszej ścianie wisi przecież odznaczenie jednego z Nalichowskich. Jan akurat mu było. Dzisiaj, po dwóch latach od tego momentu, ze Stanów Zjednoczonych ciągle przychodzi powiadomienie z portali genealogicznych, że nowe dane o rodzinie Nalichowskich, bo okazuje się, że ja oczywiście pominąłem, wiem, że powinienem już skończyć, pominąłem potomków jednego z moich Nalichowskich, którzy wyemigrowali do Stanów, Nalichowski Stanley, czyli Stanisław, tam zmarł, ale zostawił żonę, która miała dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te dzieci, okazuje się, prowadzą drzewo genealogiczne. Oni, ta lama Nalichowski, bo tak się nazywa, już po mężu inaczej oczywiście, ona nie potrafi nawet wymienić nazwiska swojej teściowej, bo się nazywała Szkoropat, więc dla nich to już zupełnie czarna magia, ale ona publikuje i to przekręcone nazwisko Nalichowski tam w tych Stanach Zjednoczonych w tym jest. A więc kolejny owoc zwykłego, no, przepraszam, dla nas bohaterskiego, ale przecież oni pewnego dnia najnormalniej w świecie zgłosili się do Wojska Polskiego, wtedy, który się tworzył, lub wyruszyli, tak jak mój dziadek, na drugą rzekę, w stronę granicy, czyli prostej do walki, no tutaj, żeby użyć dobrego słowa, w Powstaniu Śląskim. Bardzo, bardzo dziękuję. Miejmy nadzieję, że no, troszeczkę może mało nas jest, ale ktoś z nas może też opublikuje za lat iluś monografię swojej rodziny, czy innej też rodziny. Raz jeszcze dziękuję. A tutaj mamy... I oczywiście dla pana doktora te brawa były oczywiste.